Dokładnie 100 lat temu Górny Śląsk został przyłączony do terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ten pamiętny rok na zawsze wpisał się w historię regionu. Po 800 latach perturbacji, przynależności do różnych narodów, Śląsk powrócił do macierzy, witany przez wiwatujący tłum Ślązaków. Myśląc Śląsk, myślimy o kopalniach i hutach. Jeśli chodzi o ludzi, prawda, no to utożsamiamy Śląsk przede wszystkim z robotnikami i z górnikami. Myślę, że kojarzy się Górny Śląsk ze specyficznym typem Polaka, człowieka, który się sprawdził w twardej szkole walki z Niemczyzną. O język, o kulturę, o tożsamość. Myślę, że Polacy mają często pretensje do tego, że Ślązacy mówią, ja jestem przede wszystkim Ślązakiem. To się bierze z tego, że Śląsk 700 lat funkcjonował poza Polską. Ziemie śląskie ponad 1000 lat mają już tej historii, która wiąże je z tym wszystkim, co należałoby czynić właściwym dla zrozumienia etosu i wszystkiego, co spowodowało, że 100 lat temu podjęto ten heroiczny czyn zmierzający do tego, aby ziemie te ponownie wróciły do macierzy. Można powiedzieć tak, że to rejon, który uważać można za niezbywalną część naszego terytorium piastowskiego doby średniowiecza. Okres rozbicia dzielnicowego spowodował, że duża część tych ziem piastowskich, śląskich będzie ciążyła nieco do Śląska, które to ciążenie będzie uzewnętrznione władaniem poszczególnych władców piastowskich, śląskich. Inne ziemie ciążyły do władców czeskich, jeszcze inne próbowały ciążyć w kierunku władztwa wielkopolskiego czy małopolskiego. Właśnie po tym okresie rozbicia dzielnicowego dochodzi do jednoczenia ziem. Podjęte działania przez Władysława Łokietka nie zostały w pełni zniszczone, a jego następca Kazimierz Wielki doprowadził do sytuacji, w której odtworzył państwowość, ale już w takich granicach, które nieco odbiegały od pierwotnego kształtu państwa piastowskiego. W tak zwanym Układzie Krakowskim z 1339 roku wobec zagrożenia państwa Kazimierz Wielki, zresztą monarcha wybitny, decyduje się nie dopuścić do tego, aby zawiązany był sojusz Luksemburgów, czyli królów niemieckich, zakonu czyżackiego, który coraz bardziej zagraża Polsce. W XIV wieku, dopiero po podpisaniu traktatu, zrzekł się ostatecznie tych ziem, no i one należały do korony czeskiej. Wraz z upływem wieków ziemia śląska przechodzi w kolejne ręce. Najpierw austriackie, a po zwycięskich wojnach Fryderyka II Wielkiego w pruskie. Wraz z nastaniem czasów przynależności do Królestwa Pruskiego, krajobraz Śląska, jego rola i charakter ulegają całkowitemu przeobrażeniu. Druga połowa XVIII wieku jest początkiem kolosalnych inwestycji w górnictwo węgla kamiennego, a później również w stal. Odkryte tutaj złoża surowcowe pozwoliły na znaczną i bardzo dynamiczną formułę rozwoju różnych dziedzin tejże gospodarki. Z czasem kopaliny, które były źródłem bogactwa, stały się siłą napędzającą wiele innych gałęzi przemysłu pruskiego. Zaczyna się wydobycie węgla, karczuje się lasy, pola zaczynają ustępować fabrykom, hutom, kopalniom. Zagłębie przemysłowe tutaj przynosi ogromne zyski państwu niemieckiemu. Taże kraina poddana tak intensywnym procesom gospodarczym stała się również czynnikiem bardzo intensywnego oddziaływania politycznego pruskich nacjonalistów zmierzających do wyodrębnienia krainy, która pozwoliłaby stanowić w ramach polityki, jaką tutaj tworzyli poprzez Kulturkampf, ten najsilniejszy element owej społeczności potężnego państwa. Dochodzi do pozbawienia warstw wyższych Śląska, który ulega procesowi germanizacji, staje się w dużej stopniu niemiecki, ale ten proces germanizacji nie oznacza oczywiście warstw stojących najniżej, chodzi mi o lud, o chłopów, którzy nie ulegają temu zjawisku. Tymczasem Ślązacy szukają jakiejś swojej tożsamości nadal.
Dużą rolę tutaj odgrywa religia. No i tutaj na tym polu przede wszystkim zmagają się z Kulturkampfem od Ostrona von Bismarcka. Wiadomo, on miał jednym z jego celów było zniszczenie religii katolickiej, którą uznawał jako obcą. O tyle będzie to ciekawe, że ludność tutejsza, bardzo mocno usadowiona w tym katolickim, silnym korzeniu, z jakiego wyrastała, stała się czynnikiem mocno hamującym tę dominację pruską. Powodowało to, że Ślązacy byli gnębieni przez administrację niemiecką, czy też pruską właściwie jeszcze. Nie dopuszczono ich do wyższych urzędów, nie mogli robić kariery, też były zakazy dotyczące pomnażania majątku, czy też nawet rozbudowywania własnych gospodarstw. Chodziło o to, że rzeczywiście w państwie niemieckim, czy to było to pruskie państwo, czy później było to cesarstwo niemieckie, karierę mógł robić ten, kto mówił po niemiecku, jakby zmieniał skórę. Pierwsza wojna światowa dla tysięcy śląskich rodzin była czasem niespotykanego jak do tej pory cierpienia. Śląscy synowie i ojcowie ginęli w niewyobrażalnych masakrach, począwszy od frontu w Królestwie Polskim, po Francję, Bałkany, a nawet kolonie w Afryce. Wszędzie na tych terenach do dzisiaj można spotkać nagrobki z jakże znanymi śląskimi nazwiskami, jak Musioł, Kaczmarek czy Bugdoł. Wielu z nich przeszło piekło Verdun, okopów, błota i tej wojny pozycyjnej. Cały czas oczywiście działa na Górnym Śląsku Wojciech Korfant, wybitny Ślązak, który znalazł już swoje miejsce polityczne w Niemczech, bo był posłem do Reichstagu. W swoim słynnym przemówieniu pod koniec I wojny światowej w 1918 roku zażądał, aby część Śląska została, właściwie cały Śląsk, został włączony do Polski, która powoli zaczynała się rodzić w tym nowym ładzie. No oczywiście wybuchł skandal polityczny, Korfantego oskarżono o szpiegostwo, ale jego dążenia cały czas tutaj były, aby ten Śląsk jednakowoż w jakiś sposób się powoli zmieniał. W 1919 roku na Górnym Śląsku dalej się żyje źle. Wybuchały strajki na Górnym Śląsku. Taką iskrą, która zapaliła tą beczkę prochu, był strajk w kopalni Mysłowice 15 sierpnia 1919 roku. Górnicy zebrali się pod bramą zakładu, aby żądać zaległych wypłat razem z rodzinami. Teren zakładu był ochraniany przez niemiecką Straż Graniczną, czyli Grenzschutz. Kiedy strajkujący wtargnęli na teren kopalni, żołnierze otworzyli ogień, padli zabici, padli ranni. No i to była ta kropla, która przelała właśnie tę czarę goryczy. Część już działaczy tutaj społecznych i politycznych dojrzała do tego, aby tutaj zbrojnie zawalczyć o swoje racje. I wybucha pierwsze powstanie śląskie. Pierwsze powstanie śląskie jest takim zrywem bardzo chaotycznym. Bez porozumienia z centralą tajnej polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska wybucha samorzutnie w kilkunastu powiatach. Niemcy po początkowym szoku przeorganizują swoją obronę i metodycznie zaczynają powstańców zwalczać, złapany z bronią w ręku rozstrzeliwują na miejscu. Dwa powstania, czyli pierwsze i drugie, to były demonstracje zbrojne przeciwko gwałtom niemieckim na terytorium odstąpionym przez Niemcy mocarstwom zachodnim, po to, aby się mógł odbyć plebiscyt zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego w artykule 88. A więc to jest zryw mający unaocznić światu, że plebiscyt jest przygotowywany w nieuczciwych warunkach i nie będzie odzwierciedlał woli lokalnego społeczeństwa. Rok 1920 w ogóle był dosyć specyficzny na Górnym Śląsku, bo od samego początku, od stycznia właściwie, zaczęły zjeżdżać na Górny Śląsk oddziały alianckie, Francuzi, Brytyjczycy i Włosi. Ich zadanie było pilnowanie porządku i przestrzeganie regulaminu przygotowań do plebiscytu. Strona polska i niemiecka zmagała się na te różne argumenty, nie tylko ekonomiczne, ale też historyczne, religijne. No i taką eskalacją tych działań był sierpień 1920 roku. 17 sierpnia 1920 roku w niemieckich gazetach wydrukowano informację o tym, że Warszawa została zdobyta przez bolszewików i państwo polskie jest tylko formą papierową, nie istnieje właściwie.
Różnego rodzaju wiece, poparcie i właściwie radości strony niemieckiej były na Górnym Śląsku, między innymi takie największe manifestacje były w Katowicach. No i z tym się wiąże postać doktora Andrzeja Mialeckiego, pierwszej ofiary niemieckiej II Powstania Śląskiego. Wyszedł do tłumu, ponieważ tam protestujący, właściwie cieszący się z tej wiadomości Niemcy, zostali ostrzelani przez Francuzów. Byli ranni, więc doktor Mialecki ze swojego mieszkania w Katowicach zszedł, aby udzielić pomocy lekarskiej. Ktoś go rozpoznał. Został dotkliwie pobity przez niemieckich bojówkarzy. Później został załadowany do ambulansu, który został zatrzymany niedaleko rzeki Rawy. Ponownie go dotkliwie pobito i wrzucono do Rawy, w rezultacie się utopił. Więc to była taka pierwsza ofiara tego powstania. Wiosną 1921 roku dla Wojciecha Korfantego i innych przedstawicieli polskiego obozu stało się jasne, że aliancka decyzja o podziale Górnego Śląska może być niekorzystna dla Rzeczypospolitej. W tej sytuacji nawet zasadniczo niechętny powstaniu Korfanty zdecydował się na przeprowadzenie zbrojnej demonstracji, która miałaby pokazać aliantom zdecydowaną wolę Górnoślązaków przyłączenia ich małej ojczyzny do Polski. Krwawe powstanie trwające od 2 maja do 5 lipca 1921 roku doprowadziło do śmierci prawie 2000 żołnierzy. Po wielu sukcesach militarnych i zdecydowanej kontrofensywie Niemcy zostali zmuszeni przez aliantów do zawarcia rozejmu. 25 czerwca dowódca Selbstschutzu podpisał umowę o wycofaniu podległych mu sił z obszaru plebiscytowego. Ewakuacja oddziałów obydwu stron trwała od 28 czerwca do 5 lipca 1921 roku. 20 marca 1921 roku odbył się ten plebiscyt. Z matematycznego punktu widzenia był bardzo interesujący, ponieważ frekwencja wyniosła w tym dniu 97,5% z ponad 1 200 000 uprawnionych do głosowania, więc to był świetny wynik. Ale cóż z tego, jeżeli te głosy się ukształtowały, cały czas podkreślam, z matematycznego punktu widzenia, niekorzystnie dla strony polskiej. Bo w przybliżeniu 40% głosujących oddało swój głos za Polską, a 60% głosujących za Niemcami. Ale gdybyśmy sobie zobaczyli wyniki tego plebiscytu, jak one się ukształtowały w poszczególnych miejscowościach, od razu możemy dojść do wniosku, że w żaden sposób na podstawie tych głosów nie można wytyczyć granicy. Bardzo fajnym przykładem są Katowice. Jak centrum Katowic, obecnie Katowic, głosowało za Niemcami, tak wtedy samodzielne gminy, obecnie dzielnice Katowic, Nikiszowiec, Ochojec, Szopienice i tak dalej, głosowały za Polską. I w tym momencie mamy duże miasto z dużym odsetkiem ludności głosującej za Niemcami wokół polskich gmin, które je otaczają. Więc w żaden sposób tego nie można było podzielić na podstawie tych głosów. Alianci proponowali różnego rodzaju przebieg granicy, bardzo niekorzystny dla Polski, ale całe szczęście, że komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty miał bardzo dobre relacje z Francuzami, którzy tutaj mieli najwięcej do powiedzenia w sprawie tego porządku na Górnym Śląsku i po cichym porozumieniu z Warszawą podjął decyzję o tym, że musi podjąć działania zbrojne, aby tą granicę wywalczyć. I tak podjął decyzję o tym, że wybuchnie trzecie powstanie śląskie. A te kryteria etniczne pokazał rozkład głosów. Po to było trzecie powstanie. I istotą jego było przekonanie opinii światowej do uczciwego podzielenia Górnego Śląska, tak aby wszakże najważniejsze dobro, jakim był tak zwany trójkąt przemysłowy Bytom, Gliwice, Katowice, przypadł Polsce. To się ostatecznie nie powiodło, ale podział Górnego Śląska spełnił gro polskich życzeń. 70% przemysłu znalazło się w naszych rękach i to był olbrzymi sukces. I gdyby nie trzecie powstanie śląskie, nie można byłoby o tym nawet marzyć.